Przeżyła 52 lata. Dla jednych była siostrą, dla innych matką, a dla jeszcze innych córką duchową i zaufaną współpracownicą na niwie Kościoła. Dziś wzór dla wielu. Klara Ludwika Szczęsna. Mapa jej ziemskiego życia zaczęła się pół roku po wybuchu powstania styczniowego w 1863 roku na terenie ówczesnego zaboru rosyjskiego. Ludwika Szczęsna przyszła na świat w dniu 18 lipca 1863 roku w Cieszkach. Dziś jest to wioska położona w diecezji płockiej, należy do parafii Lubowic na terenie Mazowsza. Mieszkańcy Cieszek pamięć o Ludwice Szczęsnej i jej rodzinie przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie, dzięki czemu przetrwała do dziś. W tej wiosce był majątek, w którym pracował ojciec Ludwiki Szczęsnej w Gorzelni, jako gorzelany. Wspominano o bracie Ludwiki Szczęsnej, który wpadł w kocioł w tej gorzelni, w której pracował jego ojciec. O matce to mówiono, bo jak zmarła, to wspominano, że ożenił się z młodą dziewczyną, która miała 18 lat. Ludwika Szczęsna była tylko 6 lat młodsza od swojej drugiej matki, macochy. Rodzice Ludwiki, Antoni Szczęsny i starsza od niego o 2 lata Franciszka z domu Skorupska, po zawarciu małżeństwa w 1848 roku zamieszkali w Stoku. Tam też urodziło się ich pierwsze dziecko, syn Franciszek. Później cała rodzina przeniosła się do wsi Zielona, 5 kilometrów od Żuromina w powiecie Mława. Ojciec Ludwiki nie miał własnego gospodarstwa i często wraz z rodziną przeprowadzał się w poszukiwaniu lepszej pracy. W Zielonej urodziły się 3 starsze siostry Ludwiki – Antonina, Marianna i Katarzyna. Następnie rodzina na kilka lat osiadła w Cieszkach. Tu przyszła na świat Anna i 2 lata później Ludwika. 3 lata po niej urodziło się 7 dziecko Ignacy. Niestety żył tylko 18 dni. Najmłodsza córka Antoniego i Franciszki, Ludwika, swoją pierwszą podróż odbyła do kościoła parafialnego w Lubowidzu. Pierwszym ważnym aktem w życiu nowonarodzonej Ludwiki było przyjęcie jej do wspólnoty kościoła katolickiego. Sakrament Chrztu Świętego przyjęła zaledwie 6 dni po urodzeniu, w tym oto kościele parafialnym w Lubowidzu. Jej rodzice, Antoni Szczęsny i Franciszka ze Skorupskich, sprowadzili się tu do tej parafii po kilku latach zamieszkania w parafii Zielona, do rodzinnej wsi Franciszki Cieszki. W Cieszkach też przyszła na świat Ludwika. Jak dowiadujemy się z aktu chrztu, o godzinie 10 rano 18 lipca 1863 roku. Po 6 dniach właśnie w tym kościele została przedstawiona Bogu. Do tego kościoła przez wiele lat swojego zamieszkania na terenie parafii Lubowic uczęszczała, rozwijając swoje życie religijne. Po kilku latach zamieszkania w Cieszkach rodzice Ludwiki przeprowadzają się do pobliskiego Borczyna. Rodzina Szczęsnych bardzo często zmieniała miejsce zamieszkania. Spowodowane to było trudną sytuacją materialną. Antoni Szczęsny pracował jako fabrykant w miejscowej gorzelni, następnie jako gajowy, a także nadzorca miejscowego majątku. W domu rodzinnym, z pewnością gwarnym i wesołym, dzięki gromadce dzieci, Ludwika uczyła się życia. Nie miała możliwości uczęszczania do szkoły. Umiejętność czytania i pisania zdobyła od wędrownych nauczycieli, gdyż wówczas w Królestwie Polskim prześladowano za wszelkie przejawy polskości. Rodzice wpajali dzieciom pracowitość i zaradność, ucząc córki krawiectwa. Ludwika otrzymała od matki staranne wychowanie religijne. Znajdujemy się w Żurominie przed sanktuarium Matki Bożej Żuromińskiej, dokąd mała Ludwika pielgrzymowała wraz ze swoją mamą. Właśnie do tego sanktuarium maryjnego, oddalonego o 10 km od Lubowica.
czasach Ludwiki Szczęsnej Kościół Matki Bożej i Świętego Antoniego w Żyrominie należał do parafii Lubowic. W XIX wieku, podobnie jak dziś, w sanktuarium tym wierni modlili się przed łaskami słynącym obrazem, przedstawiającym Matkę Bożą na obłoku, podającą świętemu Antoniemu Dzieciątko Jezus. Wielkim ciosem dla 12-letniej Ludwiki była śmierć jej kochanej matki we wrześniu 1875 roku. To tu przybywała, aby ukoić swój ból osamotnionej dorastającej dziewczyny. Tu także kształtowała się jej religijność. Po śmierci żony Antoni Szczęsny przeniósł się z dziećmi do Lubowidza i po 4 miesiącach żałoby ożenił się powtórnie z 18-letnią Antoniną Więckowską z Borczyn. Ludwika po śmierci matki musiała szybko usamodzielnić się. W Lubowidzu mieszkała z macochą i ojcem do 17 roku życia. W kilka lat po ślubie ojca z o wiele od niego młodszą Antoniną Ludwika postanawia opuścić rodzinny dom. Namawiana do wczesnego zamążpójścia, ucieka do pobliskiej Mławy. Tam utrzymuje się ze swojej pracy jako krawcowa. Tam też prawdopodobnie zmienia swoje nazwisko w nieznaczny sposób. Od tej pory będziemy spotykać się jako Ludwikę Szczęsną. Zaparcie wolnej woli może wprawdzie kosztować naturę, ale jaki szlachetniejszy można z niej uczynić użytek, jak nie zwrócić ją temu, od którego ją mamy? Jesteśmy w Mławie, niewielkim mazowieckim miasteczku. To właśnie tu przybyła w 1880 roku Ludwika Szczęsna po opuszczeniu domu rodzinnego. Najprawdopodobniej mieszkała u swoich krewnych, zajmując się krawiectwem, z czego się utrzymywała. Z niektórych źródeł wynika, że w Mławie po raz pierwszy spotkała się z ojcem Honoratem Koźmińskim, kapucynem, który odegrał ważną rolę w rozeznaniu jej życiowego powołania i duchowym rozwoju w tym młodzieńczym wieku. W czasie pobytu Ludwiki w Mławie mieszkały rodziny o nazwisku Szczęsni i Skorupscy. Jednak nie wiadomo, u których krewnych znalazła schronienie dziewczyna. Z pewnością była wówczas świadkiem przebudowy kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętej Trójcy i jego konsekracji 19 kwietnia 1885 roku. Podczas remontu fary uczęszczała wraz z innymi wiernymi do kościoła Świętego Wawrzyńca. Jak wynika z dokumentów, Ludwika była ładną dziewczyną, średniego wzrostu, o regularnych rysach, niebieskich oczach i jasno-kasztanowych włosach. Ponadto cechy jej charakteru mogły zwracać uwagę młodych mężczyzn poszukujących kandydatki na żonę. Ludwika zapewne przeszła w Mławie prawdziwą szkołę życia i dokonała wielu rozstrzygających wyborów co do dalszej drogi życia i przyjętej hierarchii wartości. Tu dojrzewała jej pobożność, szukała osobistej, głębokiej więzi z Chrystusem. Kolejnym ważnym miejscem w życiu Ludwiki Szczęsnej był Zakroczyn. To właśnie tu, w sierpniu 1885 roku przybyła, by podjąć bardzo ważną decyzję w swoim życiu – wybór drogi powołania. Kto jej w tym pomógł? Błogosławiony Honorat Koźmiński i matka Eleonora Motylowska, współzałożycielka Zgromadzenia Sług Jezusa. Jesteśmy w refektarzu klasztoru braci mniejszych kapucynów w Zakroczynie. Jest to miejsce historyczne. Ten klasztor ma ponad 250 lat. Ojciec Honorat został tutaj przywieziony karnie, tak można powiedzieć, przez władze carskie z Warszawy w listopadzie 1864 roku. Było to w ramach kasaty klasztorów męskich w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym przez władze carskie jako kara za powstanie styczniowe i wspieranie tego powstania duchowo, moralnie przez klasztory męskie. Ojciec Honorat tutaj spędził 28 lat i zasłynął jako spowiednik. Władze carskie zakazały przyjmowania do nowicjatu kandydatek w Królestwie Polskim. Ojciec Honorat nie chciał ich wysyłać za granicę, nie chciał ogałacać kraju z pobożnych dusz, jak mówił. Rozeznał, że Duch Święty go powołuje, by zakładał tutaj zgromadzenia ukryte. Ojciec Honorat założył już w Warszawie jako młody kapłan w 1855 roku razem z błogosławioną Marią Angelą Truszkowską zgromadzenie habitowe Felicjanek. W 1880
1905 roku tutaj odbyła rekolekcję Ludwika Szczęsna, matka Leonora Motylowska, założycielka Renomacjum Sług Jezusa, do którego wstąpiła Ludwika Szczęsna, ten fakt przekazała. Rys Konrad oprócz tego, że spowiadał młode kobiety, to też prowadził dla nich rekolekcje. Wiele kobiet pod wpływem tych rekolekcji wstępowało do zgromadzeń ukrytych, które stopniowo powstawały. Do takiego zgromadzenia Sług Jezusa, które powstało właśnie w 1885, wstąpiła Ludwika Szczęsna. Matką generalną, przełożoną tego nowego zgromadzenia była Leonora Motylowska. Celem tego zgromadzenia była opieka nad służącymi. Wtedy to był oddzielny stan, pogardzany, i one też wymagały opieki. Poza tym chodziło też o to, że kobiety młode, przybywające do Warszawy czy do innych miast, były zagrożone moralnie prostytucją, prawda, czy jakimś innym sposobem wykorzystania. Dlatego ojcu Konradowi chodziło o opiekę także moralną nad tymi dziewczętami. Ojciec Konrad tutaj w Zakroczymiu był uwięziony przez władze carskie. Kontaktował się tylko przez konfesjonał, spowiadał w specjalnym konfesjonale, który sam zaprojektował, który wykonał prawdopodobnie się z Benvenuty Mettler, gwardian klasztoru. Penitent był zamknięty, nie mógł wyjść z konfesjonału, zanim go nie wypuścił spowiednik, czyli ojciec Konrad. A chodziło o to, żeby nie podsłuchiwali spowiedzi carscy agenci, którzy tutaj się kręcili. Został potem przewieziony do Nowego Miasta nad Pilicą, po tym jak skasowały władze carskie klasztor w Zakroczymiu w 1892 roku. W tym konfesjonale ojca Honorata spowiadała się najprawdopodobniej Ludwika Szczęsna, czy jest to miejsce odkrycia przez nią powołania. Leonora Motylowska po latach wspominała, że Ludwika Szczęsna była dziewczyną pobożną, zdecydowaną, która po odbyciu rekolekcji ojca Honorata spaliła wszelkie jakieś rzeczy służące próżności światowej, czyli zerwała ze światem i postanowiła wstąpić do Zgromadzenia Sług Jezusa w Warszawie. Ojciec Honorat był wielkim czcicielem serca jezusowego. Nie mamy danych, które by mówiły, że ojciec Honorat przekazał kult Ludwice Szczęsnej, ale bliska była im ta sama duchowość, kult serca Jezusa. Po 6-letnim pobycie w Mławie Ludwika rozpoczęła nową kartę swojego życia. Oddała się cała Panu Bogu, wstępując do nowo powstałego zgromadzenia Sług Jezusa tu w Warszawie na ulicy Wilczej. Ówczesna przełożona Zgromadzenia Sług Jezusa, matka Eleonora Ludwika Motylowska, tak wspomina przyjęcie do wspólnoty Ludwiki. W tym czasie przyjechała na rekolekcję z Mławy biedna panienka zajmująca się szyciem, Ludwika Szczęsna. Ojciec Honorat po skończonych rekolekcjach skierował ją do mnie. Z całą prostotą oświadczyła pragnienie służenia Bogu. Wszelkie fraszki światowe służące do próżności spaliła i okazała gotowość pojechania ze mną, nawet nie dopytując, gdzie ją zawiozę. Podobała mi się niezmiernie jej szczerość, męstwo w zerwaniu ze światem i oddanie się Bogu. Zabrałam ją ze sobą, choć nie miałam pojęcia, gdzie ją umieszczę. Ludwika Szczęsna była jedną z pierwszych sióstr naszego zgromadzenia. Już miała pierwszy kontakt we wrześniu 1885 roku, a zgromadzenie powstało w grudniu 1884. Jej wstąpienie do zgromadzenia dało początek życiu wspólnemu w pewnym sensie, dlatego że wcześniej nie było możliwości założenia domu wspólnego, nie było pretekstu. Tutaj w Warszawie musiał być pretekst, dla którego kobiety mogły razem mieszkać. W 1886 roku został założony pierwszy dom życia wspólnego na Wilczej. Ona była krawcową z wykształcenia. Otworzyła zakład krawiecki, tam żeśmy kupiły dwa pokoje z kuchnią. W jednym z tych pokoi była pracownia, w drugim przełożona generalna pierwsza, czyli Leonora Motylowska, nasza założycielka, a na zapleczu spotykały się służące, które się uczyło. Służące to były osoby, które nie były objęte żadną opieką, ani moralną, ani społeczną, bez żadnych praw. Nie miały się swojego mieszkania, nie miały się prawa do swojego życia i na starość żadnego zabezpieczenia. I o to wszystko chodziło ojcu Honoratowi, żeby te służące ratować, żeby one na starość nie znajdowały się na ulicach, albo wcześniej jako matki samotne. Dlatego nasze zgromadzenie zajęło się służącymi. Ukrycie wynikało z konieczności. Ojciec Honorat doszedł do wniosku, że istotą życia zakonnego wcale nie musi być habit. Jest oddanie się Bogu przez konsekrację, przez złożenie trzech ślubów. Każde zgromadzenie naśladuje jakiś fragment życia Pana Jezusa z Ewangelii. Fenomenalny okres życia Jezusa, 30 lat w Nazarecie, umyka w życiu zakonnym. To stało się podstawą naszego życia zakonnego. Wśród świata jesteśmy tak, jak każdy inny chrześcijanin.
Ludwika przyjęła zakonne imię Honorata. Posługiwała w Warszawie w specjalnie otwartej przez zgromadzenie pracowni sukien. W ukryciu przed władzami, podobnie jak inne sługi Jezusa, nauczała też katechizmu. Jak wspomina jedna ze współsióstr, a później również sercanka siostra Alojza Rostkowska, siostra Honorata była cicha i pełna miłości dla wszystkich i bardzo kochała służące. W 1889 roku Ludwika złożyła pierwsze śluby, stając się czwartą z kolei profeską młodego zgromadzenia sług Jezusa. O jakże rzadka jest święta, doskonała miłość wspólna. Łatwo można mieć przyjaciół wyłącznych, ale ogarnąć wszystkich bez wyjątku, bez zaparcia się, bez poświęcenia, to rzadkie. Kochamy naturalnie, zmysłowo, samolubnie siebie szukając, interesownie, a nie kochamy jak kochał Jezus, aż do wylania krwi. Bez odwetu. Lublin dla siostry Honoraty Ludwiki Szczęsnej, sługi Jezusa, był szkołą odpowiedzialności za wspólnotę sióstr. Był również kolejnym etapem jej rozwoju duchowego pod kierunkiem doświadczonego kapłana. Tu w Lublinie zdobywała nowe doświadczenie ukrytej ewangelizacyjnej posługi wśród służących. 2 miesiące przed ślubami, będąc jeszcze nowicjuszką, została wysłana przez zgromadzenie do nowo otwartej placówki w Lublinie. Pełniła tam funkcję przełożonej wspólnoty i prowadziła pracownię krawiecką, posługując potajemnie wśród służących jako katechetka. Pod koniec 1892 roku przez nieroztropność jednej ze służących o spotkaniach religijnych doniesiono do policji carskiej. Następstwem tego była rewizja przeprowadzona w domu sióstr. Dzięki opatrzności Bożej nie natrafiono na ustawy zgromadzenia, które zawisły na górnej krawędzi szuflady. Znaleziono tylko katechizm. Ujawnienie ustaw groziłoby dekonspiracją zgromadzenia, represjami, nawet utratą życia. Po tym wydarzeniu Ludwika jako podejrzana dostała nakaz opuszczenia Lublina w ciągu 3 dni. Kiedy wróciła do Warszawy, nie chcąc narażać sióstr, nie mieszkała z siostrami w życiu wspólnym, tylko mieszkała ludzi świeckich. Przeżywała to ona, przeżywały to inne siostry, widząc jak cierpi z tego powodu. Kiedy ksiądz Sebastian Pelczar zgłosił się do nas, że potrzebuje sióstr do pomocy przy pracy ze służącymi, matka założycielka wpadła na pomysł, że dla Ludwiki to będzie najlepszy sposób, żeby kontynuować życie zakonne, kontynuować je w charyzmacie, a nie być narażoną na takie ciągłe niepokoje związane z możliwą przyszłą rewizją. I dlatego została wysłana do Krakowa, aby tam prowadzić schronisko dla służących. W naszym zgromadzeniu od samego początku bardzo ważny był kult Serca Bożego. Ten kult jest uchwycony w pierwszych ustawach i jest we wszystkich modlitewnikach. To jest taki element duchowości bardzo wspólny. Jeszcze przed wyjazdem z Lublina Ludwika odwiedziła swojego kierownika duchowego księdza Antoniego Nojszewskiego, rektora seminarium lubelskiego, wychowawcę kleryków i wykładowcę, zasłużonego dla rozwoju i rozbudowy seminarium. Ksiądz Antoni Nojszewski na pożegnanie ofiarował siostrze Honoracie Ludwice Szczęsnej obrazek przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus, mającym wymalowane serce. Na obrazku widniał napis po łacinie: Niech nas błogosławi Dziewica Maryja ze swym świętym Synem. Wręczając siostrze Honoracie obrazek, wypowiedział znamienne słowa: Idź, a gdzie będziesz, rozszerzaj nabożeństwo do serca Jezusowego. Tę cenną pamiątkę Ludwika zachowała i później jako sercanka zawiesiła na ścianie swej zakonnej celi. Pokój duszy, która posiada sama siebie, jest to uczestnictwo w chwalebnej, niezmiennej i nieporuszonej spokojności Bożej. Bóg jest Bogiem pokoju. Znajdujemy się w Krakowie na ulicy Garncarskiej przed domem macierzystym Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.
którego pierwszą członkinią i współzałożycielką była siostra Klara Ludwika Szczęsna. Zarówno do powstania, jak i do działalności tej nowej rodziny zakonnej siostra Klara wykorzystała wszystkie bogate doświadczenia swojego dotychczasowego życia. Jezus sam jest najpotężniejszą dla nas pobudką do kochania bliźniego, bo On go miłuje. W setną rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 maja ksiądz kanonik profesor Józef Sebastian Pelczar w Krakowie założył Bractwo Królowej Korony Polskiej. Pelczar dostrzegł wielki problem społeczny tutaj w Krakowie. Był to problem służących, problem młodych dziewczyn, które przybywały do Krakowa szukając pracy. Mówimy o okresie tak zwanej biedy galicyjskiej, kiedy ludność ze wsi udaje się do miast w poszukiwaniu pracy. W sercu Pelczara zrodziła się taka idea, żeby zająć się tymi dziewczętami, tymi służącymi. Przytulisko zaczęło działać 5 listopada 1892 roku i początkowo prowadziło je kilka pań świeckich. Z upływem czasu okazało się, że nie dysponują czasem, który mogłyby ofiarować tym dziewczętom. Wówczas Pelczar pomyślał, że dobrze byłoby to dzieło oddać w ręce osób Bogu poświęconych, które nie mają rodzin, które temu dziełu poświęciłyby całe swoje siły. Dowiedział się, że w zaborze rosyjskim jest takie zgromadzenie, które zajmuje się właśnie służącymi i pełni te dzieła w Warszawie, w Lublinie. Napisał do przełożonych tego zgromadzenia, do obecnie błogosławionego ojca Honorata i matki Eleonory Motylowskiej, aby przysłała siostry sługi Jezusa tutaj do Krakowa, które zajęłyby się służącymi, dziewczętami, prowadzeniem przytuliska, a także prowadzeniem szkoły, która znajdowała się przy przytulisku. Ojciec Honorat po konsultacji z matką Eleonorą Motylowską przeznaczył do tej pracy siostrę Honoratę Ludwikę Szczęsną. Do tak funkcjonującego przytuliska w kwietniu 1893 roku przyjechała sługa Jezusa siostra Honorata Ludwika Szczęsna. Ksiądz Pelczar powierzył jej funkcję ochmistrzyni przytuliska przy ulicy Mikołajskiej 11. 2 miesiące później do pomocy dojechała także nowicjuszka sług Jezusa, siostra Alojza Faustyna Rostkowska, a w sierpniu postulantka Anna Wiktoria Deleżek, później także Józefa Żaboklicka. Siostry opiekowały się kilkunastoma dziewczętami. Służące nieumiejące czytać i pisać w niedzielne popołudnia uczęszczały do szkoły. Sługi Jezusa na czele z siostrą Honoratą miały bardzo dużo pracy w przytulisku. Prowadziły także jadłodajnię i pralnię. Ksiądz Pelczar odpowiedzialny był więc już nie tylko za przytulisko, ale także za siostry. W liście z 18 grudnia 1893 roku do matki Motylowskiej napisał: siostry spełniają ochotnie i po Bożemu swoje niełatwe zadanie. Tak, że przy pomocy Bożej zakład nasz rozwija się coraz doskonalej. Siostra Ludwika kieruje znakomicie. Ona sama była biedna i uboga, niewiele miała, ale to rzecz dziwna, ale dla osób wyniesionych na ołtarze to wydaje się być normalne, że ci, którzy nic nie mają, dzielą się tym, co mają. Dzisiaj praca fizyczna właściwie jest niedoceniana. Bardzo często od tej pracy wiele osób ucieka, pogardza nią. My często również, mówię o świecie współczesnym, uważamy, że ten, kto pracuje fizycznie, to jest człowiekiem niższej kategorii. Matka Klara przez całe niemal życie utrzymywała się z pracy rąk własnych. Była krawcową, była szwaczką. Serce matki zawsze było pełne. W Krakowie była obca. Wszak urodziła się zupełnie w innym zaborze, w pilisańskim kraju. Tutaj była Galicja, tutaj inaczej mówiono. Zasymilowała się z tym miejscem. Szybko wokół niej skupiło się wiele młodych dziewcząt, wiele sióstr, bo pod jej matczynymi skrzydłami, przy jej roboczym fartuchu, przy jej habicie, właśnie one czuły się bezpiecznie. W 1913 roku siostry udzieliły pomocy ponad 8 tysiącom służących, z czego około 300 otrzymało pracę tutaj w Krakowie. Kilka z nich zostało wysłanych na leczenie. Około 30 zostało w tak zwanym przytulisku, gdzie siostry prowadziły szkołę, w której uczyły te młode dziewczyny, kobiety, tego, jak być służącą.
Siostra Honorata z inicjatywy księdza Pelczara, a za zgodą swoich przełożonych w Warszawie jako jedyna z przysłanych sług Jezusa przyjęła również zewnętrzne oznaki osoby zakonnej, nosząc na terenie przytuliska welonik i pelerynkę, zaś na ulicę wychodziła w stroju świeckim. Spowiednikiem siostry Honoraty był ksiądz kanonik Pelczar. Spowiadał ją w soboty w kaplicy sióstr Felicjanek na rogu ulicy Mikołajskiej i Świętego Krzyża. Tam też z polecenia kierownika duchowego siostra Honorata miała uczyć się praktyk zakonnych. Po upływie kilku miesięcy w sercu księdza Józefa Sebastiana Pelczara zrodził się pomysł, żeby przeszczepić to zgromadzenie pod zabór austriacki. Ten pomysł był znowu pomysłem bardzo kontrowersyjnym dla przełożonych zgromadzenia sług Jezusa, które obawiało się ujawnieniem tego zgromadzenia i konsekwencjami polegającymi na tym, że zgromadzenie mogłoby być po prostu zlikwidowane ze względu na warunki panujące w zaborze rosyjskim. Realizując swoje zamierzenia, ksiądz Pelczar kupił w Krakowie dom własny przy ulicy Świętego Krzyża 10. Były to początki nowej rodziny zakonnej, zgromadzenia służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Pomimo trudności zewnętrznych, ksiądz Pelczar w tych okolicznościach dziwnie się układających widział wyraźną wskazówkę woli Bożej, by zrealizować cel. O jego zamierzeniach oprócz sług Jezusa wiedziała także jego córka duchowa siostra Ludwika, którą obdarzył ogromnym zaufaniem i uzgadniał wiele kwestii dotyczących nowego zgromadzenia. Jedna tylko pokora, ta nam zapewnia wytrwanie do końca i nagrodę kiedyś w niebie. O to przede wszystkim starajmy się, byśmy miały cnoty zakonne, a wtedy będziemy i szczęśliwe w klasztorze zawsze. Wspomnienia dotyczące rozejścia się dróg siostry Honoraty i zgromadzenia sług Jezusa świadczą o jej ogromnym cierpieniu, bowiem z jednej strony postąpiła zgodnie ze swoim sumieniem jako wolna osoba, bowiem śluby siostry Honoraty już wygasły, z drugiej zaś bardzo kochała zgromadzenie sług Jezusa. Dlatego później jako sercanka pisała pełne wdzięczności i szacunku listy do matki Eleonory Motylowskiej i spotykała się ze sługami Jezusa. Wydarzenia te pozytywnie ocenił ojciec Honorat, który napisał do matki Motylowskiej: cieszyć się trzeba, że z was powstały dwa zgromadzenia i mistrzynie. W dniu 15 kwietnia 1894 roku 12 pierwszych kandydatek do zgromadzenia, a wśród nich siostra Ludwika pod opieką Józefa Sebastiana Pelczara, księdza kanonika i profesora Uniwersytetu Krakowskiego, zdecydowało się złożyć swoje losy, swoje życie w dłonie Pana Boga w Kościele katolickim. Siostra Ludwika w imieniu wszystkich kandydatek do zgromadzenia nowo tworzącego się odczytała akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Założyciel zgromadzenia mianował ją przełożoną. Siostra Ludwika przyjęła imię Klara, patronkę świętą Klarę z Asyżu. Ksiądz Józef Sebastian Pelczar stał się duchowym opiekunem i dyrektorem zgromadzenia. Siostra Ludwika wraz z drugą współsiostrą zajęły się przygotowaniem habitu zakonnego, znaku zewnętrznego, konsekracji zakonnej, do której w nowicjacie się przygotowywały. Nowicjat rozpoczęły wszystkie kandydatki 2 lipca 1894 roku w Krakowie. Matka Klara była ich duchową mistrzynią. Siostry nie mogły zachować klauzury wymaganej prawem kanonicznym dla nowicjuszek, ponieważ było schronisko dla służących, które trzeba było prowadzić. Siostry także chodziły na naukę pielęgniarstwa do szpitala Świętego Łazarza w Krakowie. Po rocznym nowicjacie 2 lipca 1895 roku siostry złożyły swoje pierwsze śluby. Matka Klara złożyła swoje wieczyste śluby.
dlatego że formacja jej zakonna odbywała się wcześniej w zgromadzeniu sług Jezusa. W dniu, kiedy matka Klara złożyła swoje wieczyste śluby Panu Bogu, ojciec założyciel poświęcił kamień węgielny pod nowy dom zgromadzenia, który stał się później domem macierzystym i generalnym zgromadzenia w Krakowie, aktualnie przy ulicy Gancarskiej 26 i 24. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego rozwijało się dość szybko. Przyciągało dziewczęta, wstępowały kandydatki do zgromadzenia, powstawały nowe domy, zasadniczo na terenie Galicji. W 1908 roku założyciele podjęli starania o zatwierdzenie zgromadzenia na prawie papieskim. Kardynał Jan Puzyna w Krakowie, biskup Leon Wałęga w Tarnowie, biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar, arcybiskup Józef Bilczewski we Lwowie, biskup strasburski wydali listy polecające. Stolica Apostolska wydała dekret zatwierdzający zgromadzenie na prawie papieskim. W 1908 roku matka Klara przedłożyła także pismo do generała zakonu franciszkanów konwentualnych w Rzymie z prośbą o przyłączenie zgromadzenia do pierwszego i drugiego zakonu świętego Franciszka. Od 1899 roku, gdy ojciec założyciel został mianowany biskupem pomocniczym w diecezji przemyskiej, najczęstszy i bezpośredni kontakt z siostrami miała matka Klara. We wspomnieniach sióstr matka Klara zapisała się jako kobieta mężna, wierna i kochająca. Relacje z siostrami były pełne miłości. Była matką, troszczyła się o sprawy duchowe i materialne sióstr. Rozczulała ich jej troska o drobne potrzeby sióstr. Jednej zacerowała skarpetki, innej zrobiła ciepły szal na drutach, żeby nie marzła, wykonując swoje zajęcia. Jako przełożona była osobą wymagającą. Starała się o wysoki poziom życia duchowego sióstr. Wypełniły powołanie i realizowały śluby zakonne z radością i poświęceniem. Dla sióstr była wzorem wierności złożonym ślubom zakonnym, czystości poświęconej Panu Bogu, ubóstwu franciszkańskiemu, a zwłaszcza posłuszeństwu. Siostry nazywały ją chodzącą regułą, wierną, ale także bardzo kochającą. W pamięci sióstr zachowała się także jako wzór pokory, cnota dzisiaj mało znana i mało ceniona. O, jakże byś kochała bliźniego, gdybyś poszukała jego zasługi w sercu cierpiącego Boga. Jakże innym okiem patrzyłabyś na tę osobę nieprzyjemną i tobie niemiłą, gdybyś widziała nieskończoną dla niej miłość tego, który jest samą świętością i sprawiedliwością. To słodkie miłosierdzie jego dla tej, którą ty masz za niegodną, i tak mało litości miałabyś dla niej. O, gdybyś wiedziała, jak raniąc czymkolwiek taką osobę, ranisz źrenice oka Zbawiciela. W 1903 roku lekarze wykryli u matki Klary chorobę nowotworową narządów wewnętrznych. Czekała ją poważna operacja. Założyciel co chwilę napominał ją, że pierwszym jej zadaniem jest zadbanie o swoje zdrowie. W tym celu udała się na pielgrzymkę do Lourdes, gdzie za przyczyną Matki Bożej dostąpiła łaski, nie było to do końca uzdrowienie, ale łaski takiej zmniejszenia cierpienia. W dowód tej wdzięczności siostry wyhaftowały taki proporzec własnoręcznie, który był upamiętnieniem tego wydarzenia. W 1907 roku odbyła się pierwsza kapituła generalna zgromadzenia. Zjazd sióstr wybranych przez siostry na delegatki, które podsumowywały działalność zgromadzenia
i wybrały po raz pierwszy swoją przełożoną generalną. Matka Klara została jednogłośnie przez wszystkie delegatki zebrane na kapitule wybrana przełożoną generalną na pierwszą kadencję na 6-lecie. W trakcie tych 6 lat matka zakładała nowe domy zgromadzenia w Galicji Zachodniej. Od Krakowa po Przemyśl powstało w tym czasie 12 wspólnot. Do zgromadzenia wstąpiło ponad 100 sióstr. Była to posługa dziewczętom przychodzącym z wiosek do dużych miast, takich jak Kraków i Lwów, do pracy w domach zamożnych mieszkańców miast. Drugim wymiarem posługi sióstr było pielęgniarstwo. Zaczynała się praca szpitalnicza, a także chodzenie do chorych w ich domach prywatnych. Ojciec założyciel zaangażował także siostry do posługi w instytucjach kościelnych. Wysyłał także siostry na odległe i zapadłe wioski z katechezą do ludzi ubogich. Druga kapituła zgromadzenia odbyła się w grudniu 1913 roku, w przededniu wybuchu I wojny światowej. W tym czasie zgromadzenie powiększyło się o prawie 50 sióstr, które złożyły swoje śluby, a także o 6 nowych wspólnot na terenie wschodniej Galicji, która dzisiaj stanowi część Ukrainy. Diecezja lwowska, przemyska, tarnowska, krakowska i strasburska. Ojciec założyciel wyraził ogromną wdzięczność za posługę matki Klary. Uznał ją jako duchową przewodniczkę i matkę zgromadzenia. Siostry jednogłośnie wybrały matkę Klarę na swoją przełożoną generalną na następne 6-lecie, chociaż sama matka prosiła, żeby ją nie wybierać ze względu na pojawiające się już wtedy problemy zdrowotne. Na początku 1913 roku matka Klara zaczęła chorować na zapalenie płuc, co połączyło się z poważnymi komplikacjami sercowymi. 2 lata później, w 1915, w listopadzie, stan serca bardzo się pogorszył, także musiała położyć się do łóżka, z którego już nie wstała. 10 stycznia 1916 roku do chorej matki Klary do Krakowa ponownie przyjechał biskup Pelczar, przed którym odprawiła spowiedź. Pod koniec stycznia 1916 roku lekarze stwierdzili u matki gwałtowne obustronne zapalenie płuc i opłucnej. Miej miłość trojaką, macierzyńską dla tych, których opatrzność postawiła pod Twoją opiekę, dziecięcą dla przełożonych, siostrzaną dla sióstr w Bogu. 7 lutego o godzinie 12 w południe, mając 53 lata, siostra Klara Ludwika Szczęsna odeszła do Pana, którego serce umiłowała nade wszystko. Święty Józef Sebastian po śmierci matki tak napisał: odznaczała się wielką roztropnością i miłością w prowadzeniu sióstr, a męstwem i cierpliwością w znoszeniu ciągłych chorób i wewnętrznych udręczeń. Za jej rządów zgromadzenie na zewnątrz i wewnątrz do znakomitego doszło rozwoju. Matka Klara Szczęsna stanęła w Krakowie na prośbę księdza profesora Józefa Sebastiana Pelczara w kwietniu 1893 roku. Miała 30 lat. Stanęła przed człowiekiem, który w wieku 51 lat był już rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, był dziekanem Wydziału Teologicznego, znakomity kaznodzieja, znający kilka języków, a przed nim stanęła osoba prosta, cicha. Ta dysproporcja pokazuje wielkość samej matki Klary. Bez kompleksów podeszła do zadań, jakie jej postawił. Święty Józef Sebastian się wiele uczył od niej. Teoretykiem był świetnym, ale praktyka zorganizowania wspólnoty żeńskiej, wspólnoty zakonnej i później jej działanie, to już należało do matki Klary Szczęsnej.
W 2001 roku Bóg potwierdził świętość życia matki, udzielając przez jej wstawiennictwo łaski uratowania życia 12-letniemu chłopcu, potrąconemu przez samochód. To było dokładnie 11 marca 2001 roku. No miał wtedy 11 lat. Przechodził przez ulicę i wpadł pod samochód. No, stan był okropny, ponieważ na zewnątrz nie miał ani jednego siniaka, ani jednego. Wyglądał, jakby spał. Natomiast miał bardzo duże urazy mózgu. Miał krwiaki, miał popękaną czaszkę, no, drobiny kości z płata tutaj czołowego powbijały się do mózgu, więc w każdej chwili różnie mogło się stać. W Prokocimiu, w szpitalu dziecięcym, leżał najpierw na intensywnej terapii, potem na neurochirurgii. Lekarze nie dawali mi nadziei, że po prostu dziecko z tego wyjdzie, bo był tak poważny uraz. Wtedy siostra mi powiedziała, że cały klasztor się modli za Michała. O siostrze Klarze niewiele wtedy wiedziałam. Dopiero potem siostra mi opowiedziała. Niesamowite to, jak sama nie wiem, jakim cudem Michał z tego wyszedł. Lekarz wiedział, że on nie wie, jak poszło mu podziękować z bukietem kwiatów. Wtedy się spytał, czy on może do kaplicy na dole w szpitalu, bo to nie jego zasługa. Powiedział, że on nic nie zrobił. Wierzę, że wyzdrowienie mojego dziecka z takiego stanu, jaki był po tym wypadku, to jest cud. Lekarz, który twardo stąpa po ziemię z neurochirurgiem, to po prostu mi to sam powiedział. Dla mnie stała się siostra Klara Szczęsna, no, kimś bliskim, mi drogim, kto pomógł, na pewno się przyczynił do tego, że mój syn normalnie funkcjonuje, studiuje i to studiuje na kierunku technicznym. Proces beatyfikacyjny matki Klary Ludwiki Szczęsnej rozpoczął się w diecezji krakowskiej 25 kwietnia 1994 roku i trwał 2 lata. Zakończył się 15 kwietnia 1996 roku. Po zakończeniu procesu w diecezji wszystkie akta zostały przekazane do Rzymu. Proces o cudzie trwał w diecezji do 2007 roku. W 2012 roku został podpisany dekret heroiczności cnót. Była to osoba bardzo głębokiej wiary na wszystkich etapach swojego życia. Doświadczała bardzo wiele trudności w swoim życiu, ale ta wiara pomagała jej te trudności przezwyciężać. Przy tym wszystkim była bardzo osobą pokorną i konsekwentną w realizowaniu drogi do świętości. Matka Klara potrafiła łączyć to życie czynne z życiem modlitwy. Kochała drugiego człowieka, była pełna szacunku. Dała podstawy naszego zgromadzenia, zarówno te duchowe, jak i materialne. Wiele z domów, które założyła, istnieją do dzisiaj. Dla wielu osób może być przykładem w pokonywaniu trudności życiowych. Dzisiaj człowiek przestaje przed różnymi problemami. Mamy problem emigracji, braku pracy. Matka w tym bardzo tkwiła. Sama musiała opuścić strony rodzinne. Jako zgromadzenie bardzo się cieszymy tym, że nasza współzałożycielka, nasza pierwsza matka jest błogosławioną. Człowiek każdy wzrasta i rozwija się, jeżeli jest kochany. Tego potrzebujemy wszyscy. Czy żyjemy za murami klasztoru, czy żyjemy we współczesnym świecie. Tylko miłość daje rozwój. Matka Klara usługiwała ubogim. Miejmy dziś serce otwarte na drugiego człowieka, często zagubionego we współczesnym świecie, poszukującego oparcia i przystani. Bądźmy otwarci, by nieść dobro, pokój, miłość, by dawać innym nadzieję. Świętość najwyższa to Bóg. Świętość człowieka jest w miarę jego zjednoczenia z Bogiem. To zgodność z jego wolą, gdyż tylko ta jest prawdziwa miłość, a zatem i prawdziwa świętość.